Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Przewodniczący PO Donald Tusk chce wyrzucenia religii z polskich szkół. PiS mówi wprost, ataki na Kościół stały się programem wyborczym Platformy Obywatelskiej. Zapowiedź walki z katolikami w Polsce padła już wcześniej z ust posła Platformy Sławomira Nitrasa. Musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę. Przewodniczący Platformy Donald Tusk mówi o sobie tak. Ja jestem katolikiem. O Kościele mówi, że stał się on przedsiębiorstwem. Gigantycznym przedsiębiorstwem, nastawionym na zysk i właściwie niezainteresowanym ewangelizacją. Szef Platformy personalnie zaatakował też księży biskupów. Jakby chodziło dzisiaj biskupom o ewangelizację, o dobry kontakt z młodymi, to arcybiskup Jędraszewski nie mówiłby o LGBT tęczowa zaraza, bo za takie słowa idzie się do piekła. Donald Tusk mówi wprost, że religię trzeba wyrzucić z polskich szkół. Religia w szkołach z różnych powodów stała się jednym z najskuteczniejszych narzędzi laicyzacji młodego pokolenia Polaków. Zarówno ze względu na interes państwowy, jak i ze względu na interes Kościoła rozumianego jako zbiór ludzi wierzących. Nie powinniśmy mieć religii w szkołach. Tusk mówi wszystko, co w danej chwili chcą usłyszeć jego słuchacze, podkreśla socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński. Są pewne deklaracje, które na pewno są miłe Platformie Obywatelskiej. Potrzeby upiłowania, odpiłowania, przypiłowania katolików. No a teraz jednoznacznie deklaruje się, że w imię walki o ewangelizację, bo prawda, chce się likwidować religię w szkołach. Oburzenia słowami przewodniczącego Platformy nie kryje minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Jeśli przyjdą zniszczyć naród, zaczną od Kościoła, bo Kościół jest siłą tego narodu, mówił kardynał Stefan Wyszyński. To, co się dzieje w ostatnich dniach, bezpośredni atak na Jana Pawła II, ale też to, co powiedział wczoraj Donald Tusk podczas swojego wystąpienia. Szef resortu edukacji wskazuje, że Donald Tusk z systemowych ataków na naród, na Kościół uczynił program Platformy Obywatelskiej. Atakowanie Kościoła jest atakiem na Polaków bezpośrednio i to jest dziś program Platformy Obywatelskiej. Systemowy atak na świętego Jana Pawła II, który sam nie potrzebuje obrony, bo broni się swoim życiem, swoim nauczaniem, swoimi dokonaniami, swoim gigantycznym wkładem w naszą wolność. Ale obrony potrzebujemy my, Polacy, przed takimi ludźmi jak Donald Tusk i przed takimi mediami polskojęzycznymi, którzy atakują Kościół, czyli atakują naród polski. Ręce precz od Kościoła, ręce precz od narodu polskiego. Do słów Donalda Tuska odniósł się dziś w Jaśle także premier Mateusz Morawiecki. Grozi nam dzisiaj to, z czym ruszył na trasę Tusk. Kolejna odsłona wojny polsko-polskiej. Szanowni Państwo, wyrazem tej wojny jest potężny atak mediów na naszą świętość, na Jana Pawła II. Szef rządu apelował dziś o obronę świętego Jana Pawła II. Stacja TVN, przygotowując szkalujący materiał o świętym Janie Pawle II, nie starała się o dostęp do materiałów Kurii Krakowskiej, podkreślają znawcy działalności papieża Polaka. Wskazują także na celowe pomijanie przez TVN niewygodnych faktów. 6 marca stacja TVN wyemitowała reportaż Franciszkańska 3. Jego twórcy oskarżyli świętego Jana Pawła II o tuszowanie pedofilii. Oskarżenia dotyczą lat 1964-1978, czyli czasów, kiedy Karol Wojtyła pełnił godność kardynalską. Autorzy materiału przekonują, że dotarli do odpowiednich dokumentów obciążających późniejszego papieża. To jednak mało wiarygodne dokumenty bezpieki. Ani stacja TVN, ani holenderski dziennikarz Ecke Overbeck, autor książki Maxima Culpa, Jan Paweł II wiedział, nie starali się o materiały kościelne. W archiwum Kurii Metropolitalnej Krakowskiej nie pojawił się żaden wniosek o dostęp do materiałów. Mówi dr Marek Lasota. Autorzy materiału powołują się na doniesienia Holendra, który zarzuca nieobyczajne czyny kardynałowi Adamowi Sapiesze. Swoje zarzuty opiera na niewiarygodnych zeznaniach księdza Boczka, współpracownika SB i alkoholika, w którego relacje nie wierzyli nawet funkcjonariusze bezpieki. Postać, która zeznaje na niekorzyść kardynała Sapiechy, czyli księdza Boczka,
No właściwie w ogóle nie zastanawia się nad tym, co mogło kierować tym człowiekiem, w jakich okolicznościach one zostały złożone. To wszystko jest w ogóle nieopisane w tej książce. Zaznacza historyk profesor Paweł Skibiński. Kardynał Sapieha w czasie zarzucanych mu czynów miałby 83 lata. Przeciwko kardynałowi zeznawał także ksiądz Andrzej Mistat. Wiadomo, że zostały złożone w 9 dniu przesłuchań na UB. W czasach stalinowskich. TVN przytacza postać księdza Bolesława Sadusia, współpracownika bezpieki, którego kardynał Wojtyła wysłał do Austrii, rzekomo za niemoralne czyny, ale na to TVN nie przytacza żadnych dowodów. Jak zaznacza autorka książek o Janie Pawle II, dr Milena Kindziuk, autorzy reportażu nie wspominają, że to Jan Paweł II wzmocnił walkę z czynami nieobyczajnymi wśród księży. W 2001 roku jako pierwszy papież w dziejach wprowadza obowiązek zgłaszania wszelkich spraw pedofilii w kościele do stolicy apostolskiej. Jan Paweł II zrównuje grzech i przestępstwo pedofilii ze znieważeniem Najświętszego Sakramentu, czyli z najcięższym grzechem, za który jest ekskomunika w kościele. Autorzy reportażu samym obrazem i dźwiękiem budzą w widzach negatywne odczucia. Atmosfera jak w kryminale. Gdzieś tam wyłaniają się czarne postacie z jakiegoś tła księża w sutannach tyłem pokazywani. Jak mówi profesor Alina Rynio z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, papież Jan Paweł II od początku kapłaństwa dbał o dobro dzieci i młodzieży, prowadząc m.in. duszpasterstwo. Był bardzo otwarty na pytania, które młodzi nieśli ze sobą. Jan Paweł II zainicjował Światowe Dni Młodzieży, które trwają po dzień dzisiejszy. Profesor podkreśla, że wśród dzieł świętego Jana Pawła II można znaleźć listy kierowane do dzieci i młodzieży. W toruńskim sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II sprawowano dziś mszę świętą ekspiacyjną. Jedna z intencji to intencja wynagradzająca za znieważenie i oszczercze ataki na świętego Jana Pawła II. Mówi kustosz sanktuarium ojciec Andrzej Laskosz. Po mszy świętej odbyła się procesja pokutna. Wierni w tej samej intencji będą się modlić także w przyszłą sobotę. Diecezja gliwicka ma nowego biskupa ordynariusza. W miejscowej katedrze święcenia biskupie przyjął dziś ksiądz biskup Sławomir Oder. Ksiądz biskup Sławomir Oder to trzeci ordynariusz w historii diecezji gliwickiej. Napełnia mnie żywa nadzieja, że Ty tchniesz nową myśl, nowy zapał i potęgę miłości w ten Kościół, który zasługuje na objęcie go szczerą miłością. Ten Kościół wita Cię i zapewnia o swojej woli towarzyszenia na tej drodze, jaką będziesz wskazywał i zapraszał do budowania odnowionego przymierza z Bogiem w naszych sercach. Mówił dotychczasowy pasterz diecezji ksiądz biskup Jan Kopiec. Głównym konsekratorem był nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Salvatore Penacchio, a homilię wygłosił biskup senior diecezji toruńskiej, ksiądz biskup Andrzej Suski. Przynosisz bogate doświadczenia i liczne owoce swojej pracy kapłańskiej, prowadzonej z wielkim oddaniem na różnych polach służby Kościołowi w Rzymie i w macierzystej diecezji. Jest to cenne wiano, jakie wnosisz do swej nowej diecezji. Ksiądz biskup Sławomir Oder przez lata posługiwał w stolicy apostolskiej w Trybunale Apelacyjnym Wikariatu Rzymskiego. Przez ostatnie lata był ojcem duchownym kapłanów diecezji toruńskiej. Był także postulatorem procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego świętego Jana Pawła II. To za tę posługę w specjalnym liście na dzisiejsze uroczystości dziękował mu prezydent Andrzej Duda. Nawiązał także do ataków na papieża Polaka. Podkreślał, że ojciec święty był najwybitniejszą osobistością w dziejach naszego narodu. List głowy państwa odczytał szef jego kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych. Dla nas, Polaków, pamięć o świętym Janie Pawle II stanowi bowiem integralny element dziedzictwa narodowego i należy do polskiej racji stanu, której strzec powinniśmy z absolutnym oddaniem i stanowczością, bez względu na konsekwencje. To nasz obywatelski
patriotyczny i historyczny obowiązek. Życzenia w imieniu Episkopatu Polski złożył jego przewodniczący, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Niech Pan Bóg wraz z tym urzędem udzieli Tobie wystarczających łask do jego udźwignięcia. Nowy biskup Gliwicki podkreślał dziś, że od początku w Gliwicach czuje autentyczną życzliwość i otwarcie serc kapłanów i świeckich. Pragnę zawierzyć każdego i każdą z Was opiece Matki Najświętszej i orędownictwu naszych świętych patronów, apostołów Piotra i Pawła oraz świętej Anny. Niechaj wspomagają nas w budowaniu wspólnoty Kościoła. Na uroczysty ingres przybyło wielu kapłanów, w tym kilkudziesięciu księży biskupów z Polski i z zagranicy. Wśród nich sekretarza świętego Jana Pawła II, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz i ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. W uroczystościach uczestniczył także dyrektor i założyciel Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Do gazoportu imienia Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu wpłynął pierwszy gazowiec Orlenu transportujący gaz skroplony ze Stanów Zjednoczonych. Docelowo w flocie Orlenu znajdzie się 8 takich statków. Dziś jak nigdy wcześniej filarem suwerenności państwa jest bezpieczeństwo energetyczne. Państwo niezależne energetycznie od Rosji to państwo silne. Pokazała to wojna na Ukrainie. Ale o tym już kilkanaście lat temu mówił prezydent Lech Kaczyński. Wskazywał na to, że Rosja, putinowska Rosja, znalazła sposób na to, jak budować swoje wpływy w Unii Europejskiej i w NATO. A tym sposobem było rozszerzanie współpracy gospodarczej, a w tym przede wszystkim dostarczanie surowców energetycznych i w ten sposób uzależnianie państw Europy od dostaw surowców właśnie z Rosji. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podkreślał, że dziś o bezpieczeństwo energetyczne Polski zabiega PKN Orlen, koncern multienergetyczny, który jest filarem bezpieczeństwa również krajów naszego regionu. Częścią koncernu są spółki Lotos, Energa i PGNiG. Dzięki połączeniu możemy dbać o nasze bezpieczeństwo. W naszej strategii 70 miliardów złotych wydamy na zwiększenie wydobycia. To zwiększenie wydobycia 25% w Polsce, 70% w Norwegii, resztę w Kanadzie i w Pakistanie. Do portu LNG w Świnoujściu wpłynął dziś pierwszy gazowiec floty PKN Orlen, transportujący skroplony gaz ziemny ze Stanów Zjednoczonych. Gazowiec może dostarczyć nawet 100 milionów metrów sześciennych gazu. Taka ilość zabezpieczy dostawy do wszystkich polskich gospodarstw na tydzień. Rzeczpospolita całkowicie uniezależniła się od gazu z Rosji, choć jeszcze w 2015 roku dostawy te stanowiły około 90% importu tego surowca do Polski. Napisał w liście prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Polska, choć niezależna od surowców z Rosji, to jej wyzwaniem dalej jest bezpieczeństwo energetyczne. Jest jeszcze wiele rzeczy, które możemy zrobić, podkreślał prezes zarządu Gaz-System Marcin Chludziński. Możemy też robić dostawy do innych sąsiadujących krajów, stąd budowa, która się rozpoczyna, jednostki FSRU, to jest jednostka pływająca, regazyfikująca w Gdańsku. Docelowo do 2025 roku w flocie PKN Orlen znajdzie się 8 gazowców. Bachmut w obwodzie donieckim broni się pomimo szturmu wroga. Rosyjscy żołnierze z wyszkolonej grupy Wagnera atakują miasto ze wschodu. Ponownie pod rosyjskim ostrzałem znalazł się Cherson. Na miejscu wrogiego ostrzału na szosie Mikołajowskiej w Chersoniu zginęły 3 osoby, 2 są ranne. Minionej doby w obwodzie chersońskim zginęło 5 osób, co najmniej 19 jest rannych. Czterokrotnie celem ostrzału były osiedla mieszkaniowe. Ukraina dalej walczy o Bachmut w obwodzie donieckim. Miasto jest nieustannie ostrzeliwane przez wyszkoloną rosyjską grupę Wagnera. Linię frontu wyznacza teraz rzeka Bachmutka. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na naszych żołnierzy, którzy bronią Ukrainy w obwodzie donieckim. Każdego dnia dają dobre powody do wdzięczności, dają dobre rokowania dla Ukrainy.
podkreślał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wiosną wojska ukraińskie ruszą z ofensywą, przekazał dowódca sił lądowych generał Oleksandr Syrski, który przebywa w Bachmucie. Do obrony miasta zaangażowano siły i zasoby, które nie pozwalają przeciwnikowi przesuwać się do przodu. Z uwagi na to, że jednostki ukraińskie mogą prowadzić ostrzał z ufortyfikowanych budynków na zachodzie, obszar ten stał się strefą śmierci, co może stanowić duże wyzwanie dla sił Wagnera, próbujących kontynuować frontalne natarcie na zachód. W Kijowie przebywała wczoraj premier Finlandii. Zadeklarowała, że kraj jest gotowy do przekazania Ukrainie wycofanych z eksploatacji myśliwców FA-18. Przekazaniu samolotów sprzeciwia się jednak szef resortu obrony Finlandii. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wzięła udział w uroczystościach z okazji 33. rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę. W Wilnie spotkała się także z prezydentem Gitanasem Nausedą. W litewskim parlamencie odbyło się uroczyste posiedzenie z okazji 33. rocznicy odzyskania przez Litwę niepodległości. W obchodach wzięła udział marszałek polskiego Sejmu Elżbieta Witek. Mamy tą samą przeszłość, wiele nas łączy. Także ta tragiczna historia i dramatyczna, kiedy byliśmy pod wpływem sowieckim i ta walka o niepodległość, która kosztowała. Która naprawdę kosztowała czasami życie, opłaciła się. Dzisiaj jesteśmy wolnymi narodami, ale za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Na temat bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej marszałek Elżbieta Witek rozmawiała na wszystkich szczeblach. Wczoraj z przewodniczącą litewskiego Sejmu i premier Litwy, a dziś z prezydentem kraju Gitanasem Nausedą. Już w lipcu w Wilnie zostanie zorganizowany szczyt NATO. Wiele od niego oczekujemy, nie tylko Litwa, ale także wszystkie pozostałe kraje, szczególnie z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, ale mówiliśmy także o tym, że wiele nas i Litwę łączy, że są projekty infrastrukturalne, projekty energetyczne, kwestia Trójmorza, wspaniałego projektu, który chcieliśmy rozwijać. W planach są także wspólne działania dyplomatyczne państw bałtyckich na rzecz Ukrainy skierowane do afrykańskich przywódców, poinformowała marszałek Elżbieta Witek. Obecnie Rosja prowadzi w Afryce działania propagandowe i obarcza Ukrainę winą za wybuch wojny. Liczę na to, że wspólnie z Litwą, Łotwą, Estonią, bo tak samo myślimy, ale także z pozostałymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, tę ekspansję dyplomatyczną na kontynent afrykański podejmiemy. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek rozmawiała z prezydentem Nausedą także o sytuacji i prawach Polaków mieszkających na Litwie. Nie ustaniemy w tym, żeby temat polskiej oświaty, w której polskie dzieci będą mogły się uczyć w języku polskim, będzie respektowana, dlatego że w przypadku Polski my się z tego obowiązku wywiązujemy. Od kilku tygodni w litewskiej przestrzeni publicznej trwa dyskusja na temat nauczania w tamtejszych szkołach drugiego języka obcego. Obecnie jest nim język rosyjski, ale w związku z imperialistyczną polityką Moskwy niewykluczone, że przedmiot zostanie zmieniony. Jedną z alternatyw może być nauka języka polskiego. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem. Za nami sobota z dynamiczną aurą. Popadał śnieg, ale były też chwile ze słońcem. Szczęść Boże, Marta Sulej. Zapraszam na prognozę pogody. Dzisiejszej nocy na północnym wschodzie popada śnieg. Wieczorem może popruszyć też na krańcach południowo-wschodnich. Prawie w całym kraju mróz do minus 3 stopni. Z kolei na wybrzeżu i na północnym, na Pomorzu Zachodnim 0 na termometrach. A jutro czeka nas stopniowa zmiana pogody. Na niebie zdecydowanie mniej chmur. Poza tym przelotny śnieg możliwy na wschodzie. Tutaj na termometrach 0 stopni. Tylko na ziemi lubuskiej nieco cieplej. Temperaturę odczuwalną obniży dość silny zachodni wiatr. W porywach osiągnie 60-65 km na godzinę. Po południu będzie się uspokajał. Ciśnienie wzrośnie do 1003 hektopaskali. A pojutrze tylko w pierwszej części dnia jest szansa na dłuższe przebłyski słońca, a na przeważającym obszarze dominować będą chmury. Strefa z opadami deszczu nasunie się nad zachodnią Polskę, wybrzeże i większość Pomorza. Opady dotrą aż do centrum oraz na Mazury.
Od zachodu do Polski wkroczy cieplejsza masa powietrza, ale na wschodzie nadal będzie chłodno. Za to we wtorek ciepło zrobi się już w całym kraju. Wiosna nie rozgości się jeszcze na stałe, później czeka nas ochłodzenie. Dobrego wieczoru Państwu życzę i do zobaczenia.